Historia obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej sięga roku 1625, kiedy to w oddalonym od Piotrkowa około 80 km miejscowości Przyrów, w dawnym naszym pobernardyńskim klasztorze, obecnie zamieszkiwanym przez siostry dominikanki klauzurowe, jeden z naszych diakonów namalował obraz Matki Bożej Piotrkowskiej. Początkowo obraz wyglądał nieco inaczej, kiedy zaczął pracę nad malowaniem obrazu. Główka dzieciątka była czule wtulona w Matkę Bożą. Następnego dnia, kiedy przyszedł do pracowni, aby dokończyć malowanie obrazu, zauważył, że główka jest odchylona od Matki Bożej, więc był to, czy odczytał to jako już taki pierwszy cud, że ten obraz właśnie ma tak wyglądać, i w takiej wersji zostawił ten obraz, postanowił nie zmieniać tego. I od roku, kiedy ukończył malowanie obrazu, więc od roku 1625 postanowił przekazać obraz bernardynom zamieszkującym w klasztorze w Piotrkowie. I od tego czasu obraz znajduje się w bocznym ołtarzu. Cieszy się dużym uznaniem wśród wiernych. Kult Matki Bożej przez wieki jakoś rozwijał się, nie osłabł, choć wiadomo, czasy wojny może wpłynęły trochę na osłabienie tego kultu. Tak samo kasata klasztoru też się do tego przyczyniła. Był również w historii obrazu czas, gdzie Matkę Bożą Piotrkowską nazywano Matką Bożą Nieustającej Pomocy. Jednak później bracia, którzy pracowali tutaj w klasztorze, na nowo ożywiali ten kult, aby oddawać cześć właśnie Matce Bożej Piotrkowskiej. Jako zakrystianin tutejszego klasztoru i kościoła mogę codziennie obserwować, jak wielu ludzi przychodzi jeszcze przed odsunięciem cudownego obrazu, jak przychodzą na krótką modlitwę, zapalają świeczkę przy ołtarzu Matki Bożej, przy jej obrazie zostawiają swoje radości, swoje troski, modlą się za siebie, za swoich bliskich. Mogę też zaobserwować, że w czasie tej modlitwy niejednokrotnie pojawiają się łzy na ich twarzy. Wiadomo, ostatni czas jest naznaczony pandemią koronawirusa. Jest to trudny czas dla nas wszystkich. Wielu ludzi chorowało, też przychodzą na przykład do zakrystii zamawiając msze święte dziękczynne za wyzdrowienie z koronawirusa. Wielu ludzi przychodzi na mszę świętą właśnie, która jest sprawowana o godzinie 6 przed obrazem Matki Bożej. Uczestniczą w odsłonięciu cudownego obrazu. Zazwyczaj są to ci sami ludzie, którzy no tak mają wpisany, powiedzmy to, w program swojego dnia, że ten dzień zaczynają od mszy świętej i modlitwy u stóp Matki Bożej. Też mogę zaobserwować, że wielu pojawia się, na przykład jakichś sportowców, osoby uprawiające sport gdzieś tam w jakimś dresie, przychodzą i tutaj pod kratą też, na, jak to mówią, na zdrowaśkę się zatrzymali i biegną sobie gdzieś dalej. Także jest wielu takich, którzy właśnie w taki sposób też modlą się. Wiele osób pisze prośby, pisze swoje podziękowania do Matki Bożej, które zostawiają w skarbonie przy ołtarzu jej poświęconym. Wszystkie te prośby są odczytywane w każdą środę na nowennie, którą zawsze sprawujemy o godzinie 19. Matko, pocieszenia nieba, ziemi, Pani, Tobie my grzesznicy serca niesie wdani. Od paru lat przychodzimy tutaj do tego kościoła. Zawierzyliśmy tutaj swoje problemy, troski, swoją rodzinę. W pierwszą środę miesiąca zawsze tu jesteśmy na nabożeństwie. Co miesiąc jest w pierwszą środę i zawsze jest nabożeństwo do Matki Bożej Piotrkowskiej. Co miesiąc tu przychodzimy. I dlatego
od początku tutaj nasi rodzice przychodzą i tak upodobaliśmy sobie właśnie tą świątynię, aby tutaj czcić Matkę Bożą. Maryja jest dla nas matką, której powierzamy naszą całą rodzinę. To, że siebie mamy, możemy tu przyjść w naszych radościach, z naszymi smutkami, wszystko jej powierzyć i wiemy, że zawsze nas wysłucha. I zawsze nam pomoże. Zawsze nam pomoże w trudnych sytuacjach. Jest z nami w tych radosnych sytuacjach i zawsze możemy tutaj przyjść i razem z rodziną powierzyć jej siebie. Mimo że w kościele znajduje się wiele obrazów i ołtarzy z obrazami, przed którymi możemy się modlić, jednak przychodzący tutaj jakoś szczególnie upodobali sobie obraz Matki Bożej, który jest usytuowany w bocznym ołtarzu. Wiele osób właśnie przychodzi przed ten ołtarz modląc się. Na obrazie Matki Bożej możemy zaobserwować również korony, które zostały poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II 19 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej. Była to sprawowana ostatnia msza święta na ziemi polskiej, a 1 czerwca 2003 roku arcybiskup łódzki Władysław Ziółek uroczyście nałożył korony na skronie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Obok ołtarza Matki Bożej możemy również zaobserwować gabloty, w których są umieszczone wota, jakie wierni składają. Jest to dowód ich wdzięczności, wysłuchanej prośby. Ważnym wydarzeniem w życiu tego miejsca było również złożenie przez biskupa Adama Lepy złotej róży. Jest to również wotum wdzięczności od mieszkańców Piotrkowa. Uroczyście została ona przekazana Matce Bożej 15 grudnia 2001 roku na zakończenie oktawy niepokalanego poczęcia, która we wszystkich naszych klasztorach jest bardzo uroczyście obchodzona. Wchodząc do kościoła ojców Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim, możemy zauważyć szczególne miejsca, gdzie wierni zatrzymują się, zanim dojdą do Matki Bożej Piotrkowskiej. To ołtarz świętego Antoniego z Padwy. Wielu bardzo często tutaj przychodzi, nie tylko we wtorki, aby za jego wstawiennictwem wypraszać potrzebne dla siebie i dla swoich innych potrzebne dary i łaski. Jest to kościół franciszkański, dlatego też ołtarz świętego Franciszka, naszego serafickiego ojca. Chcemy dziękować naszym świętym patronom, którzy nieustannie wstawiają się za nami. Wielu pielgrzymów, którzy nawiedzają to miejsce, również zatrzymują się w tym pierwszym miejscu, jakim jest konfesjonał. Wielu chce skorzystać z tego wielkiego daru miłosierdzia. I ten dar jest tutaj zawsze hojnie rozdzielany. Każdy, kto przychodzi, zawsze ma możliwość skorzystania ze spowiedzi. I to chyba powinno wyróżniać każde sanktuarium. Tutaj wielokrotnie wsłuchujemy się w Boże Słowo, bo przecież w sanktuarium Boże Słowo powinno być obficie siane. W sanktuarium sprawowane są sakramenty. Dlatego też wielu przychodzi tutaj prosząc, by można było ochrzcić ich dzieci, czy przyjąć sakrament małżeństwa. To tutaj pielgrzymi chcą, aby w ich intencji była sprawowana msza święta, albo przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Piotrkowskiej, albo tutaj pod krzyżem. Zechciejmy często nawiedzać to miejsce. Jest ono wyjątkowym miejscem na mapie naszego miasta, bo to tutaj Matka Boża wybrała sobie miejsce. I tutaj nas zaprasza. Odpowiadajmy często na jej zaproszenie.
Matka Boża jest dla mnie wszystkim. Jestem w zgromadzeniu z sióstr służebniczek niepowolonego poczęcia Najświętszej Marii Panny. I właśnie Matka Boża mnie tutaj przyprowadziła. Cieszę się, że jestem w tym zgromadzeniu pod jej nazwą. Bardzo ją kocham i wierzę, że prowadzi mnie przez całe moje życie, przez całe moje powołanie zakonne, będąc jej służebniczką, że mogę służyć innym, mogę służyć dzieciom w przedszkolu, rodzinom, siostrom i tam wszędzie, gdzie Pan Bóg mnie posyła. Dlaczego przychodzi Pani do Bernardynów tutaj? Z dwóch powodów. Po pierwsze, tu zawsze mi pasuje MZ-ka. To jest raz. No i tu mi się podoba. No. Po prostu jest tak fajnie, rodzinnie. A kim jest dla Pani Maryja? Chyba dla wszystkich jest jednakową matką. Prawda? I tak ją traktuję. Tu u Bernardynu znajduje się wyjątkowy obraz Matki Bożej Piotrkowskiej. Uh-huh. To szczególna patronka? No dla Piotrkowa chyba tak. A dla Pani? Dla mnie też. Chociaż każdy do Częstochowy, prawda, goni. Ale uważam, że jako w naszym mieście to jest Matka Boska Piotrkowska. A w Częstochowie no to jest już dla wszystkich, prawda? Jakie modlitwy odmawia Pani do Maryi? No, przeważnie zdrowaś Maryjo i pod Twoją obronę. Alleluja, 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 alleluja. Mając na względzie powyższe fakty, potwierdzające rozwój kultu Matki Bożej Piotrkowskiej w jej cudownym wizerunku, aby wierni coraz liczniej odwiedzający to święte miejsce mogli znaleźć w ciszy adoracji, posłudze konfesjonału i w spotkaniu z oddaną życiu ewangelicznemu wspólnotą zakonną odpowiedź na swoje duchowe potrzeby, zgodnie z kanonem 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego ustanawiam sanktuarium Matki Bożej Piotrkowskiej w kościele rektoralnym ojców Bernardynów pod wezwaniem znalezienia Świętego Krzyża w Piotrkowie Trybunalskim. Sanktuarium to, ustanowione jako szczególne miejsce kultu i uzyskiwania Bożych łask, cieszy się przywilejem możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez wiernych, którzy nawiedzając je odmówią pobożnie modlitwę Ojcze Nasz i wyznanie wiary. Wszystkim ojcom Bernardynom i pielgrzymom udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki. Przychodząc przed ten obraz, nie tylko uczymy się tego, że mamy pocieszać innych, tylko że mamy to zrobić w taki sam sposób, jak czyni to Pan Bóg. I tak jak zamykałem ten pierwszy fragment rozważania takim stwierdzeniem, że rozumiem, że nie będziecie w stanie żyć bez Biblii, że nie będziecie w stanie żyć bez Słowa, to rozumiem, że poddając się wychowaniu Matki Bożej z tego obrazu, nie będziecie potrafili przejść obojętnie obok ludzi, którzy potrzebują pociechy. Ale nie przejść obojętnie wobec kogoś, kto potrzebuje pociechy, można tylko na sposób Boży. Nie? To znaczy, trzeba z tym człowiekiem być, a nie zbywać swoją obecność, czy zastępować ją jakimś, za przeproszeniem, erzacem. Nie? Tak? Masz tam 5 groszy i co z tego? Masz tam pamiątkę, masz tam kromkę chleba. To może być wszystko ważne, ale staje się dopiero wtedy ważne, kiedy za tym jest człowiek, człowiek obecny. Święta Dziewico, niech łaska Twoja
Przychodzę tutaj do ojców Bernardynów już od 30 lat. Do Matki Bożej zawsze. Jak przechodzę tylko, to zawsze wstępuję. Zawsze się tutaj modlę. O pomyślność swojej rodziny i o siebie. O wszystko. O nasze miasto też. Jak ważna jest Maryja w Pani życiu? Bardzo ważna. Bardzo ważna. Zawsze, jeżeli człowiek ma jakieś troski czy coś, to do kogo pójdzie? No zawsze do matki. Chociaż mam swoją mamę, ale ta mama jest na pierwszym miejscu zawsze. Przychodzę tu do Bernardów. Przychodziliśmy bardzo często. Należymy do Gazety Polskiej i mieliśmy tutaj swoje. Przychodzimy na msze smoleńskie, ojczyznę. No, na odsłonięcie obrazu. To jest bardzo takie no, piękne po prostu. No i, no i w ogóle ten klasztor jest taki, mąż jest kolejarzem i dlatego tu przychodzimy, no i bardzo sobie cenię. No, a Matka Boska Piotrkowska, no to jest, no i będzie, no jak to powiedzieć, naszym wizerunkiem w Piotrkowie. Byłem kolejarzem, chyba już widać, że ten wiek posunął się trochę dalej, prawda? Także jestem związany tutaj z klasztorem od wielu lat, no a dziś jest szczególny dzień, kiedy no, trudno, żeby tu zabrakło mnie, mojej żony oczywiście. A dziś szczególnie piękny dzień, no bo dzień 400 lat, prawda, a po drugie no, nasza królowa Piotrkowa. Stajemy dziś przed Tobą, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa. My, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, lud wierny archidiecezji łódzkiej, mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego i okolic, a także pielgrzymi licznie przybywający do Twojego sanktuarium. Od 4 wieków mieszkasz tu, pośród ludu tego miasta i spoglądasz na nas z tego cudownego obrazu. Ty zapraszasz do siebie wszystkich, którzy Tobie ufają i oczekują Twojej pomocy, którzy u Ciebie szukają pocieszenia i umocnienia w trudnych chwilach. Wpatrzeni w Twoje czułe oblicze zawierzamy Ci samych siebie i prosimy, abyś wstawiała się za nami u swego Syna oraz wypraszała nam łaski, o które z głębi serca prosimy.